Tomasz Wasilewski, reżyser filmu Głupcy, który przed chwilą obejrzeliśmy. Jak patrzę na pana, to ja bym chętnie nakręciła film pod tytułem Przełamując tabu, bo pan jest specjalistą chyba od takich filmów. Najpierw były Płynące wieżowce, czyli o miłości homoseksualnej, a teraz oczywiście Miłość zakazana Kazirodcza. Pan tak lubi zamącić? Lubię dosięgać rzeczy, które są dla mnie jako człowieka ważne, które mnie uczą, przy tematach, przy których ja się sam rozwijam jako człowiek, podważam rzeczy, podważam wszystko to, co mam w sobie, by móc jakoś dalej się rozwijać. Też w jakiś sposób pewnie udoskonalać, iść do przodu i takie tematy, one dlatego są tak bardzo dla mnie integralne i fascynujące i interesujące, ale również są to tematy, które dotykają bohaterów, którzy często są na granicy, którzy są często wykluczeni, a tacy ludzie mnie bardzo wzruszają. Wzruszają mnie ich historie, trud, który muszą włożyć w życie, by stanąć na nogi i tak naprawdę powiedzieć albo nie powiedzieć tym, o tym, kim są. Brał pan pod uwagę ryzyko przy pisaniu scenariusza? O tak trudnym jednak temacie. Nie, ponieważ wtedy bym kalkulował, a gdybym kalkulował, to nie wiem, no po co bym miał robić filmy, gdyby one były kalkulacją. Ja robię filmy, ponieważ z jakiejś mojej wewnętrznej ogromnej potrzeby. Robienie filmów zawsze było moim największym marzeniem i gdybym cenzurował w ten sposób gdzieś siebie, bo dla mnie to byłaby pewnego rodzaju cenzura, no to nie miałoby to sensu. Dorota Kolak była pierwszym wyborem, jeśli chodzi o twórczynię głównej roli, ale ona sama zapierała się rękami i nogami, żeby w tym filmie nie zagrać. Dorota ze sobą walczyła. Myślę, że się zapierała z jednej strony, żeby nie zagrać, a z drugiej strony, żeby zagrać, bo to była ogromna walka w niej, ponieważ... Czego się bała? To nawet nie chodziło o strach. To Dorota miała problem ze zrozumieniem Marleny. I w momencie, kiedy jej nie rozumiała, nie potrafiła jej zagrać. I to był taki, taki aspekt, którego bardzo długo nie mogliśmy pokonać w rozmowach między nami. Ale kiedy już naprawdę długo rozmawialiśmy na temat postaci Marleny, na temat relacji z Tomaszem, opowiadałem długo Dorocie, i też bardzo szczegółowo, w jaki sposób ja chcę opowiadać ten film, co dla mnie jest ważne, że to jest historia w dużej mierze o macierzyństwie, przede wszystkim o macierzyństwie. Jest to historia matki, historia dojrzałej kobiety, że to nie jest tylko i wyłącznie, powiedzmy, atrakcyjny, kontrowersyjny temat. To wtedy Dorota zrozumiała, co chcę opowiedzieć, w jaki sposób i się do tego wszystkiego przekonała. I potem już zaufała mi i szła razem ze mną, szliśmy razem. I dzięki temu zagrała swoją pierwszoplanową rolę w tym filmie. No i sceny seksu, ale my już wiemy, że Dorota Kolak to jest aktorka, która żadnej trudnej roli się nie boi. Dorota Kolak... Czy się nie boi, to nie wiem, ale jest aktorką wyjątkową. Jest wyjątkowym człowiekiem i aktorką wyjątkową. Jest potwornie inspirująca, jest potwornie wrażliwa. Kiedyś mi powiedziała, że lubi, jak ją młody reżyser przeczołga, oczywiście w takim znaczeniu, że daje jej w kość na planie. Tak. I pan chyba to robi. Ale to nie chodzi. My wszyscy, jak pracujemy, widzę nad moimi filmami, to dajemy sobie w kość, ponieważ dotykamy
podejmując takie trudne tematy, dotykamy też gdzieś własnych historii. To nie chodzi o to, że historie w moich filmach są naszymi historiami, ale jednak bazujemy na swojej emocjonalności, na swojej wrażliwości i żeby dobić się do tych trudnych emocji bohaterów, bardzo często wracamy do własnych przeżyć, wydarzeń, które gdzieś nas dotknęły, zraniły, poruszyły. Więc myślę, że pod tym względem Dorota została przeczołgana i to bardzo. Ale myślę, że ja również, ale to są wspaniałe chwile, bo w tych chwilach spotykamy się nie tylko jako reżyser, aktorka, ale spotykamy się jako ludzie i spotykamy się już jako przyjaciele i to jest niezwykłe. Dziękuję bardzo.